Fang Xuan. Wydaje mi się, że taki zestawik możemy sobie tutaj spokojnie zostawić. Może on zrobić nam coś całkiem ciekawego i fajnego. Panie Grzegorzu Brzęczyszczykiewiczu, co pan będziesz robił? Widzę, że sprowadzasz gości. O, to będzie pojedynek, kurde, na wysokim poziomie. I potrwa 25 minut. Tak by kiedyś można było pomyśleć, a teraz wiesz, że jak dwóch rental druidów gra, to gra jest błyskawiczna. Dlaczego? Dlatego, że nic się nie dzieje przez większość gry, bo i tak nie ma co robić. Jedyne co robić, to zbiera se karty mana i tak dalej. A w odpowiednim momencie zagrywa Sir Denatriusa i kto ma większego, ten wygrywa. Tak to będzie wyglądać. 100% pewności. No już się zaczęło, rampa. Rampam pam 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 pam. O, tak, akurat jest miłe. Bardzo mi się to nie... O, gwałtowny wzrost. O, sprawdźmy, co tutaj mamy. Siła natury. Dobra. Zagrajmy sobie to. I... dziabnijmy gość. Trzeba agro ten. Kto ma większego? No wiadomo. Trzeba agro wytworzyć na przeciwniku. Daję tylko odpocząć oczom. Dwoje. O nie! On ma więcej many. I to jest bardzo, 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 bardzo złe. Niestety zdobył nasz oponent przewagę. Ale spróbujemy, może da się tutaj nadgonić. No są opcje, dwa razy głów. Dwa razy głów, zawsze spoko, jak to mówią. I już many mamy po tyle samo, a za chwilę będziemy mieli więcej. Matko, ile tej rampy hopie? On jeszcze to, co on całą manę dobrał z deku? Jakiś cheater. Otrzymaj pustą manę. Otrzymaj manę. Otrzymaj manę. Boom. No i proszę. Trzy dodatkowe punkty manę w tej turze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Niech cię przywitają dzikie kobry. Czemu już nie ma streama na YouTubie? Bo poszedłem na YouTube, a se trochę postreamować na YouTubie. Teraz wróciłem na Twitcha i se trochę streamuję na Twitchu. Jak będę miał coś do powiedzenia w tym temacie, to nagram jakiś film, ale na chwilę obecną to ja se tak patrzę, robię i tak dalej. Więc proszę tutaj nie mieć oczekiwań zbyt wygórowanych żadnych, bo to tak nie ma tutaj nie wiadomo czego. Nasyconko. Trochę w sumie z dupy zagrałem. Otrzymuję pustę gdzieś tam. No niech będzie. Takie to trochę, nie wiem, jakieś bezpłciowe. Patrzę na to zagranie i wydaje mi się strasznie kijowe. Wpadam raz na jakiś czas popatrzeć, co tam nowego w Hearthstone, ale teraz deki to są przegięte.
no dosyć taki specyficzny vibe mają. W cudzysłowie, oczywiście to całe zdanie było. W cudzysłowiu. Masz kontakt z kimś, kto po twoim kursie streamuje i ma liczby 100 plus widzów? Parę osób by się znalazło. Oh, fuck! Dobra, zróbmy tak. Zagrajmy to, strajdujmy to, zagrajmy to. Dajmy sobie manę i skończmy tu. Czyli kurs działa. Wiesz co? Ciężko, żeby nie działał, dlatego, że w tym kursie nie ma jakiejś mistycznej wiedzy od mnichów Shaolin, którą zdobyło tylko, nie wiem, 3 ludzi na całym świecie. W tym kursie są zebrane informacje, co robią streamerzy, żeby zdobywać widzów. To nie jest, nie wiem, mistyczny sposób, wiesz, jakby to był kurs, nie wiem, kładzenia płytek. To nie jest mistyczny sposób na kładzenie płytek, który jest znany tylko mnichom, tylko to jest kurs jak kłaść płytki, nie? Więc to nie ma działa czy nie działa, nie? Jak ktoś się zaangażuje i będzie słuchał, co tam jest powiedziane, to będzie miał wyniki. Jak ktoś się nie angażuje, to nie będzie miał, no i tyle. Dobra. A wracając do rozkminy. What the fuck? Wiem, co chcę zrobić, a co poza tym chcę zrobić. Zagrajmy to. Nie wiem, przezornie wezmę to. Zagrajmy to. O. Ale nie mam tego, czego potrzebuję. Dobra, to zrobimy tak. Dobiorę kartę. Zagramy tak. Zagramy tak i strajduje się to. Okej. Okay. Będzie. Niechaj będzie. Nawet najlepszy kurs i instruktor ze złota nie będzie w stanie zrobić streamera z kogoś, kto nie się do tego nie nadaje. Ale ja nigdzie nie twierdzę, że każdy po tym kursie zostanie streamerem. Tak gwoli ścisłości, nie? Wiesz. To są pewne założenia, nie? I jeżeli nie umiesz mówić. Streamowanie prawdopodobnie nie jest dla ciebie, ale nie mi to oceniać. Ja nie twierdzę, że każdy zostanie. Albo chcę to zrobić niskim kosztem bez poświęcenia własnej pracy. No to jest większy problem akurat. Tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że... coś trzeba robić? Nie, ja to chciałem tylko pograć. Te gierki na streamie. No jednak nie wychodzi to tak kolorowo. Jak się ino grą. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, tak a propos streamowania, to dużo osób ma strasznie dziwne spojrzenie na streamowanie. Nie chcę powiedzieć śmieszne, bo to może śmieszne i nie jest. Ale jest to co najmniej dziwne, bo ostatnio dostałem maila, nie od kursanta, tylko po prostu od kogoś tam. Hej, bo dzisiaj streamowałem 2 godziny i nie miałem nawet jednego widza. Czy to normalne? Tak sobie myślę. Kurwa nie, no. Absolutnie nie. Gdzie by tam? Dobra. Heniu, heniu, heniu. Heniu, heniu, wliheniu. Dobra, zagrajmy to, dobierzmy. Tak, nie. Ile tu jest? No nie mogę powiedzieć, żeby to były premium place'y.
Ja dopiero co za 2 many, no nie ma tego zbyt wiele. A coś tam dobrałem, spoko. Ten sznurek znowu się pali. Nawet dobrałem takie. To być. Pstryk. Pstryk. No graj. Graj se. Na streamingu jest, trzeba wydawać pieniądze, po co komu kamera wystarczy internetowa? No akurat tu to w sumie masz rację. Ci wystarczy telefon. Wszyscy popełniamy błędy. Tak patrząc realistycznie. No spierdalaj, kurwa! Dla braku dobrych manier. To mi zajebał? No na kij mi ta koniunkcja, ja potrzebuję Lady Anakondry. Bum 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 bum. Dostanę manę, nie? No nie no, ja tu zrobię. Morskie dno to konkretne. Ten sznurek znowu się pali. Życia rozpoczyna się na No dobra, nawet jeszcze jestem żywy. Koniunkcje dobrze się dają. Strasznie cicho jest ten stream. Raz. No nie powiedziałbym. No, Grzesiu, Lesiu, Pesiu, Mesiu. Droga prowadzi tędy. Nie ciągnie mnie do fajek? Ani trochę. Okej, gro spierdolino. Ale zjebane to gówno jest. Oh yeah. Nie wiem, co ja bym miał tutaj dobrać. Nie mam silensa. No nie mam. Najmniejszego ziarenka. Ten sznurek znowu się pali.